serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jak widzimy, pogoda nam dzisiaj na WG Kosakową nie dopisuje. Teraz zaczął padać gdzieś dosłownie przed chwilą, przez godzinę, kiedy jechałem samochodem, nie było żadnych kropli, nic, nawet chmury tak nie było. A tutaj, kiedy przyjechałem, no, zaczęło padać. No, tam, gdzie Maciek wypuszczał gołębie, gołębie są wypuszczone tam z okolic Słupska, to jest ponad 90 km, chyba 2 czy 3 km. O 6.40 poszło, tam była w miejscu wypuszczenia pogoda bardzo ładna. Miejmy nadzieję, że tutaj ten deszczyk jest tylko przelotny i nie będzie padał. Gołębie są już ponad godzinę, chyba godzinę i 5 minut, bo mamy godzinę 7.40, chyba 5 właśnie, w drodze. No, my się tak chyba spodziewamy około wcześniej 8, nie, także jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby ten deszczyk przestał padać, jest. Gołębi jest wysłanych na lot 355, tyle zostało zakoszowanych. I tutaj 47 sztuk z tego gołębnika naszego, tego tutaj, NG. O, widzimy, tam został tylko ten jeden gołąb z 48, który mamy. Ten gołąb, który ma uszkodzone skrzydło, to jest gołąb po numerze 479. Tutaj natomiast, z tego co widzę, poszły wszystkie gołębie. No, to jest ich ostatni, przedostatni lot praktycznie, bo kiedy przylecą z niego, nie wiem, czy Maciek planuje jeszcze je wypuszczać gdzieś tu wokół gołębnika, czy już po prostu pójdą tylko od razu na ten drugi, na finałowy lot, który tutaj planujemy w 8 w sobotę zorganizować tą imprezę. Także czekamy dzisiaj na gołębie tutaj w Kosakowie. Miejmy nadzieję, że za chwilę ten deszcz przestanie padać i nie będzie przeszkadzał tutaj gołębiom w przylocie. Tutaj dzisiaj akurat w Kosakowie mieliśmy rano troszeczkę zaników napięcia i nie mogę od razu uruchomić programu tego systemu, który tutaj działa. Tam czegoś by sam chyba komuś się po prostu odinstalował. Ale za to uruchomiłem tutaj normalny, klasyczny zegar, który używamy w opcji training. Tutaj podłączony jest kabelką właśnie do komputera i na ekranie mamy ten program, który nam wizualizuje przylot gołębi i tam wyślemy sobie na internet. No tak się zdarzy, że mało czasu mam, żeby to zrobić. Nie chcę grzebać, bo tu może w każdej chwili mogą przylecieć gołębie za chwilkę. Jest 7.45, jak mówiłem, a no, to jest godzina 5. No, nie, myślę, że wcześniej to nie będzie, ale nie będę już tam po prostu grzebał. Natomiast sobie tutaj spokojnie teraz można tu siedzieć. Na szczęście jest zadaszenie popatrzeć. No, miejmy nadzieję na ten przylot tutaj gołębi. Po 5 minutach na szczęście ten deszcz przestał padać. Słońce zza chmur wyziera i jest stado gołębi. Zobaczmy. Kurde. To jest dosłownie szok. Idealnie przyleciały. Dobrze, że przyleciały, bo Maciek był przestraszony. Jeszcze druga grupa, widzę, przestraszony, bo mówi, że jak wraca tam, to już był pod Wejherowem, Lemborg, to mówi ogromne mgły. Popatrzymy, jest... Oj, pięknie, że są gołębie. Ciekawe, ile ich będzie. No jest stado całe. Tu jeszcze dochodzą, tam widzę też z nadmorza, czyli troszeczkę sobie ten chyba deszcz pomijały. Jest taka grupa kilkudziesięciu gołębi, zaraz zobaczymy, bo siadają, żeby tylko chodziły, muszę gwizdek wziąć, cholera, bo go nie ma. Cały czas dolatują takie grupki, po kilka gołębi. Nawet nie są zmęczone, czyli chyba trafiły idealnie. Troszeczkę teraz zaczyna, ale to już na szczęście nie ma takich chmur, przygania je wiatr, także nie będzie. Chyba padało. Chodź, chodź, chodź! Zobaczyć, które... O, jeden gołąb przyleciał, którego nie ma w systemie, czyli to jest inny, albo z tamtego siadł na chwilkę gołębnika. Popatrzymy sobie. O, i teraz mamy odbitych. Teraz muszę popatrzeć, tu przesortować. Pierwszy jest gołąb Gronostaj Kozioł, Rafał Czyżewski, DRAG, Mariusz Plata. Rafał Czyżewski, DRAG, Jonas Kruk. O. W tej grupie były, to jest ile razem gołębi, zaraz sobie zobaczę. Tam jeszcze się chyba odbijają, bo wchodzą.
Będziemy patrzeć, 60, 70 ponad, a cały czas się odbijają, to musimy poczekać, one się wtedy odbiją, to sortują. Tutaj zobaczę też, ile tych gołębi jest. W tym gołębiku tam się podejść do systemu, zobaczyć. O, z 15, 20 jest, 15 gdzieś. Ten jeden plus, który został, na razie nie ma żadnej innej grupy. Wezmę telefon do Maćka, zadzwonię, żeby się nie stresował. Tutaj, a tu mi kurde, nie wyrzuciło na komputer. 50, cicho, czy ja to zrobiłem dobrze? Start, no aktywne, dobrze. Kurde, spieprzyłem, no. Cały czas te gołębie widzimy, dochodzą w takich małych grupach. Musiałbym zobaczyć, czy tam wszystko dobrze, ale tam raczej chyba źle nie włączyłem, to będziemy musieli tutaj zobaczyć. Później plecha mają te gołębie, bo im trening, niestety. O, ale cały czas tutaj te gołębie z gołębnika wspólnego dochodzą. Tamte też nasze. Tutaj się przeliczymy. O. Kolejne grupki. O, tam jest. O, zobaczmy, tam wielka grupa leci, ale to czy to nasze? Nie. Chyba też. Też chyba nasze, nie. Kogoś innego. To się też kurde wypuścił na trening sobie. Jakie. O, tutaj poleciały teraz też z innej strony. Widzimy 4 czy 5 sztuk. Wysoko z nieba nadlatuje i to też grupka 4, 5, 6, no, kilkunastu gołębi będzie razem gdzieś, bo tutaj tak krążą wokół. Patrzmy, już niebo się tutaj przejaśniło. Tu mamy te gołębie, które leciały. Zobaczymy sobie teraz, ile ich jest. 151 widzę jest, czyli już połowa, co mówię, 4, cały czas się odbija. Ops, a sobie jeszcze pobiegam tam zobaczyć, czy na internecie wszystko jest poprawnie. Trzeba tam podejść, tutaj sobie podejdę. Zaraz po stronie zobaczymy przyloty. No szkoda, że te gołębie mi się tutaj. Nie wiem, jak to ustawić, kurde. To nic, przeżyjemy jakoś. O, tu mam. Pardon, nie tu. Tylko tu do Maćka. Loty. I zobaczymy, czy przylot jest tutaj. Lista na internecie. Jest cała lista. 146, no jednego nie ma, to jest może z tego naszego gołębnika właśnie gołąb, który tam wszedł, albo wszedł i od, nie wszedł, albo inny jakiś z obrączką. Patrzymy. Tu w międzyczasie kolejne, widzę tam pojedyncze, dochodzą, ale one z kierunku miasta. Teraz będę musiał, jak Maćka zadzwoni, to tu wprawdzie zaraz powinien być też już, ale już 150 kilka gołębi jest, to trochę nawet więcej. W tym czasie, co patrzyliśmy, jakieś dolatywały. Na razie prawie połowa. Jest źle. Widzimy gołębie. Siedzą jeszcze kilka sztuk. 175 czy 6 jest odbitych. Tutaj popatrzymy. Teraz tutaj patrzyłem, który był pierwszy. Był, ciekawi mnie też, czy ten as jest kolegi Frąckowiaka. Wezmę gwizdek i trochę próbuję powołać. Pierwsze gołębie miały prędkość 1350 metrów na minutę, czyli taką przyzwoitą całkiem. Także udało mi się zdążyć na ich przylot. Dobrze, nie było korków, to akurat droga. Dobrze mi, o, a to nie, tu gapy. W
gwizdać mogę, ale nie chcą wchodzić. Czekamy na jeszcze kolejne ptaki. Na razie mamy połowę. Dobre i to. Zobaczymy, też ile weszło. No tutaj pecha miałem, bo nie umiałem odpalić treningu. Chyba jeszcze kilka sztuk jest. Widzę, połowy jeden jest. Szpak jeden, czyli jeszcze jednego. Nie, dwa połowy są, dwa i jeden szpak, czyli jeszcze jednego szpaka brakuje. To są te charakterystyczne gołębie, które tak łatwo rozróżnić. No, z koło 30 sztuk. Czyli czekamy tutaj na te gołębie, nasze tutaj też z oddziału, które latają przed nimi w niedzielę los kolejny. Teraz zajęliśmy trzecie miejsce, po tym nie był taki za bardzo udany lot, jak to macie, ale jestem bardzo zadowolony. Wszystkie ptaki co do sztuki powróciły. O. No, chwilę przerwy jest tutaj, ale na razie nie ma żadnych ptaków. To też się nie wpapię, widzę do wchodzenia, w ogóle gwizdy to nie działa. No, będę musiał wejść sam. No mówię, kto się urodził sierotą, tym kanarkiem nie umrze. Jednak zarejestrował zegar, 31 gołębi mamy tutaj odbitych, o właśnie. Zobaczymy, który pierwszy. Pierwszy był kolegi Koniecznego, drugi 220 Roberta Zguda, to jest trzeci Adama Piwowarczyka, czwarty Szalkowskiego Janusza, Zbyszka Oleksiaka, 240 znowu Zguda Roberta, Szalkowski, Kostosz, Wardęga Sebastian, Oleksiak. No, będziemy sobie mogli to po prostu oglądnąć. Nie zwróciłem uwagi, ale jednak zarejestrowało wszystko. Także dobrze, tutaj sobie popatrzmy na internecie, ile jest gołębi. Pokazuje, że jest tam odbity 195, czyli prawie 200. No dobrze, Maciek będzie miał mniejszy stres. No tutaj też kolejny gołąb widzę wchodzi. Zaraz sobie zobaczę, czy on go odbiło. Odbije go. Się. To muszą być widoczne odbity też. Zobaczymy. No nawet na komputer wysłało, także przepraszam, jednak odbiło wszystko. Ten trening się automatycznie włączył. Widzicie, mówię, po prostu nie jestem na tyle zegara, żeby sobie tutaj biegnie tak manipulował, ale na szczęście wszystko jest w porządku. Także lista za chwilkę będzie też dostępna. To muszę tutaj popatrzeć jeszcze na te gołębie, zobaczmy, nie, bo już się całkiem teraz tak praktycznie chmur pozbyło, wiatr jej przegnał, także na razie mamy te 200 gołębi, bo kolejny doleciał. Część tych gołębi, które tutaj są na pewno już odbite. I tak sobie wchodzą, cofają się. Ale jeszcze te 100, tam 10 sztuk jest tutaj do przylecenia. No, widzimy. Kilkanaście gołębi jeszcze tutaj chodzi po trawie, sobie tam 4 czy 5 na dachu siedzi, mamy 200 chyba 7 odbitych, niektóre też z tych będą odbite. Tu w tym gołębniku, jak się okazało, jednak włączyłem dobrze, tylko źle wyświetlanie ustawiłem, ale już jest wszystko dobrze. Tutaj mamy 31 sztuk, pierwszy był gołąb kolegi Arka Koniecznego dzisiaj. I tutaj sobie tam na internecie możemy zobaczyć, podejdziemy nawet. Czekamy jeszcze tutaj ponad 150 gołębi, około jeszcze przed nami, 140, 208. Tutaj natomiast przypomnijmy, pierwszym gołębiem jest gołąb Gronostaj Kozioł. Już nie jest Rafała Czyżewskiego, Mariusza Platy i Rafała Czyżewskiego znowu, Jonas Kruch, Radosław Pynta. Ciekawi mnie, czy jest ten gołąb, który jest do tej pory w klasyfikacji AS. To trzeba będzie zobaczyć. Szkoda by było, żeby zginął, no ale wszystkie warunki są jednakowe dla wszystkich gołębi. 208 jest. O, na razie nic nie wchodzi. Ja sobie chodzę tu. To nie był długi lot dla mnie. Idź. No wyszczelisz. Teraz będzie Maciek. Pokaże nam, bo tam warunki po drodze, mówi, jechał, były bardzo złe. Miejsce wypuszczenia, pogoda była dobra, tutaj jak ja przyjechałem, widzieliśmy, też padało. Na szczęście przeszło i gołębie przyszły, nawet dobrą prędkość, 1350 na minutę. Także udało się. Tutaj widzimy
cały czas jakieś gołąbki dolatują. U nas tutaj doszedł ze szpaki jeszcze jeden gołąbek, czyli powinno być 33 już tam. Tutaj też doszło parę, tam chyba 208 było. Tak, będą pewnie kapać jeszcze przez cały dzień. Oby tak powyżej tych 300 było co najmniej, no. Zobaczymy, żeby się Maciek nie załamał. Dobrze. Na razie tutaj się nie rozchmurzyło. Gołęby są dobrze przygotowane, tam na pewno jeszcze lecą gdzieś. Myślę, że nie zginie za dużo. Cały czas jakieś ptaszki lądują. Teraz przyciąga taka grupa 4 gołębi. Jeden tutaj widzę chyba od nas jest. Siadł tutaj od razu. 3 siadły tutaj w tym gołębniku. Jeszcze jeden lata, to 5 ich było. Sobie popatrzymy. Tu mamy 33 sztuki, a tu 235 czy 230. No, kilka odbitych. No jeszcze ponad 229 jest zarejestrowanych. Ale widzimy, tu jeszcze chodzą gołębie. Ja tu będę gwizdał, bo mi już gardło boli. Będzie sobie w sobotę Krzysiek Gdański sam gwizdał. Tam jakieś też jeszcze są, ale to chyba nie od nas. Tutaj doleciały. Widzimy, że one nie przychodzą tak z kierunku, tylko tutaj z miasta, z nadmorza. Tutaj za tego leszczyny. Natomiast z tej strony już tak nie ma. Tamte dwa lecą, a to nie nasze. Dobrze. Za chwilkę powinien się pojawić Maciej. Będzie miał film z wypuszczenia i też nagrywał po drodze, jakie były warunki, bo mówi, była mgła ogromna, straszna, wręcz jak mleko. Ale widzimy te ptaki tutaj. Dla tych ptaków, które tutaj doleciały, to nie był powodem. No jeszcze ponad 100 brakuje. To cały czas na nie będziemy czekać. Mamy początek dnia, dopiero nie ma już takich upałów, także powinno one dolatywać. No widzimy, kolega Maciej już wrócił. Mówi, że gołębie są mokre. No widać, że trafiły w deszcz. 240 kilka sztuk jest odbitych. I to w mocny deszcz trafiły i z takim były, że... Ja nie wiem, czy ktoś by się odważył je puścić, no ale no, nie widziałem tego. No, na miejscu wypuszczenia przyjechałem rano, półtorej godziny co najmniej prędzej. Była mgła, ale tam mgła ładnie opadła, była niska. Słońce, zresztą film jest nagrany, słońce widać jak wzeszło. A później, no mówię, no przed Lęborkiem to ściany mgły po prostu, nawet słońca nie było widać. Ale to mówię, to trochę udowadnia, że gołębie potrafią lecieć i w deszczu, i w mgle, lecą w mrozie. W różnych warunkach atmosferycznych. Tak. No tutaj mamy 240 kilka, tutaj Maciek je zawoła, to pewnie wejdą, tylko część już jest na pewno odbitych. A tam jeden, patrzcie, tam jeden się, patrz, tam się jeden dobija koniecznie, zobacz, tam się jeden dobija do tego, do woliery. Aż dziwne. Czy to jest czasem jakiś nie stary, co uciekł? Nie? Nie, z TPS-em, no stąd. Dobra, teraz będzie Maciek już wołał profesjonalnie, gwizdał i zaraz je tam pewnie wszystkie te wejdą. To mówię, część jest na pewno odbitych, bo one wchodziły. O, widzimy. O, to jest co inny rodzaj w ogóle wchodzenia. Ja z tyłu tak patrzę. Ale sobie tutaj zarejestruję. Te dwa chyba nasze. Nie, tam z tyłu jeszcze widzę siedzi, no też nie chcą wejść. Zaraz zobaczymy. Jeszcze parę zostało tu. Dwa. O, doleciał jeden. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Dziesięć tak z tego co widzę jest jeszcze na zewnątrz. Do nas tutaj nasz jest jakiś tu przyleciał, widzę. Tam pomału będzie do 40. Tu 47 poszło, aby tyle wróciło. No. Dobrze by była, jakby cała pula tych gołębi, która jest teraz została, by byłaby lot oddziałowy kolejny i będą miały w czym uczestniczyć. Kto będzie miał uczestniczyć w nim? Co, mokre? O, ja tego już nie chcę tak chodzić, jak są mokre. Dobrze. O jest, następne dwa. No tak cały czas będą kapać, podejrzewam teraz. O, całe szczęście. Do tego gołębnika też będziesz karmił, czy tam był? Tak. Nie, teraz będziemy też widzieli. Może ten, co tam się z tyłu obija, o, z nadmiasta dolatuje następny.
Okrąży. O, to od nas. Z nad miasta. O, ale zobacz, jak kurde, prawie. Co? DV? No. Czyli to Reinhard Mull. Maciek je woła, tam może się tam coś, tam jeszcze jeden jakiś, ale to nie od nas. Może się skusza. W każdym razie my czekamy na pozostałe. O, następny z nadmiasta dolatuje. To patrz, też kolejny z nadmiasta. Tu dwa na zewnątrz jeszcze są, widzę. Ale dopiero je nakarmię, jak się zejdą teraz tak dostałem trochę nagrody. A tutaj dwa doszły następne. O, jeszcze jeden tam jest. O, jeszcze jeden. Tak sobie dolatują. Ile tam jest odbitych? Wszystko weź zobacz teraz. Z 260? 271. No to czyli jeszcze brakuje nam ile? O, trochę. Z 80. 84. No tutaj 5 jest na zewnątrz. Tu, a, tu 3 są, zobacz już. No właśnie, gamonie. O, weszły. Dobrze. To już tam będzie, tutaj chyba będzie około 40. W ogóle nie miało padać. Ja nie wiem, jak te prognozy są nieprzewidywalne. No nic. Pomału dobra, będziemy naszą tutaj relację kończyć. Także zapraszamy wszystkich na finał. Będziemy sobie go w sobotę tutaj, mam nadzieję, oglądać.